Serce Jezusa, rozważania. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wezwanie 32. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Jezus, naszą nadzieją. Nadzieja. Jak bardzo jest ona potrzebna człowiekowi, zwłaszcza w chwilach trudnych, w cierpieniu, w sytuacjach całkowitej bezradności. Wtedy życzliwy przyjaciel liczy się na wagę złota. A cóż dopiero powiedzieć o potrzebie nadziei, gdy staniemy u kresu ziemskiego życia. Wtedy niezbędny jest ktoś, kto nam pomoże w przejściu do nowej, już wiecznej rzeczywistości. Wierzymy, że Jezus Chrystus wyjdzie naprzeciw tych wszystkich, którzy zawierzyli Mu swoje życie i wskazując na swe boskie serce powie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 34 werset. O tym przygotowaniu zapewniał Jezus uczniów: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 2-3. Trzeba nam w tych słowach odkrywać wielką miłość i troskę Jezusa o naszą przyszłość i gorące pragnienie Jego serca, byśmy na zawsze byli z Nim. Bóg jednak jest istotą najświętszą. Nie może przebywać w Jego bliskości ten, kto murem swego grzechu odgradza się od Jego miłości. Ale opatrzność Boża każdemu człowiekowi daje odpowiednie warunki, by porzucił drogę zła i grzechu oraz podjął trud nawrócenia, krocząc drogą pokuty. Dzięki temu zachowa w sercu nadzieję na wieczną radość we wspólnocie Trójcy Świętej. Proces przemiany ludzkiego serca wymaga czasu. Wie o tym Stwórca, dlatego daje nam całe życie, abyśmy mocą Jego łaski przygotowali się do ostatecznego spotkania z Nim. Dopiero pod koniec życia będziemy zdawać egzamin z jakości naszego pielgrzymowania do domu Ojca. Wprowadzi nas do Niego Jezus, mówiąc: weźmijcie w posiadanie królestwo. Niezwykłe są te słowa. One już teraz się spełniają, gdy bierzemy udział w świętej uczcie eucharystycznej. Dzięki niej stajemy się mieszkaniem Boga. Moc bowiem serca Jezusa jest tak wielka, iż wypełnia ludzkie serce. Jest to zadatek przebywania z Nim na zawsze. Pełnia zażyłości z Bogiem nastąpi dopiero wtedy, gdy zakończą się dni naszej ziemskiej pielgrzymki. Dziękujmy naszemu Panu za to, że zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest, Jego Ojciec i Duch Święty. Bóg źródłem nadziei. W obozach zagłady, w sowieckich gułagach robiono wszystko, by ludzi pozbawić nadziei. Ten, kto stracił nadzieję, nie miał szansy na przeżycie. Wielu skazańców tylko dlatego przetrwało piekielną gehennę obozów, że nie pozwolili sobie wydrzeć serca nadziei. Obozy jako miejsca dręczenia ludzi mogą być obrazem tej rozpaczy, jaką szatan przygotował swoim wyznawcom. Jezus nazwał go ojcem kłamstwa i duchem nieczystym. Kłamstwo i nieczystość to piekielna broń demona. Kto nie żyje w Bożej prawdzie i daje się zniewolić złemu duchowi, ten na zawsze może się stać jego niewolnikiem.
Ratunkiem dla całej ludzkiej rodziny jest miłosierny Bóg Ojciec. Już w Starym Przymierzu prorocy w obrazie sługi Pańskiego nawoływali: złóż się w Panu nadzieję na zawsze. Księga Izajasza, 26 rozdział, 4 werset. Podobnie psalmy często i na różne sposoby żarliwie nas zachęcają do pokładania nadziei w Bogu. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi. Psalm 37, 34 werset. Ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję. Psalm 56, 4 werset. Boże, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńcy i ciemierzyciela. Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie ufności moja, od moich lat młodych. Psalm 71, wersety 4-5. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czeka na Twe słowo. Psalm 135, werset. W Nowym Testamencie Święty Paweł określa chrześcijanina jako tych, którzy swoją nadzieję złożyli w Chrystusie. To właśnie On dla wiernych jest nadzieją chwały. Dziękujmy więc Bogu za to, że my jesteśmy spadkobiercami nadziei, którą pokładamy w sercu Jezusa. W Jezusie składajmy naszą nadzieję. Na co dzień trudno jest spotkać człowieka, któremu moglibyśmy całkowicie zaufać i w Nim złożyć nadzieję. Tym bardziej w chwili, gdy dotrzemy do końca naszej drogi życia, żaden człowiek nie jest w stanie przeprowadzić nas na drugi brzeg, w rzeczywistość, która będzie trwać przez całą wieczność. Jakże powinniśmy być szczęśliwi, że świętą wolę Boga Ojca jest, by naszym przewodnikiem do Jego domu był Jezus Chrystus. Naszą nadzieją w Nim złożyliśmy już w misterium Chrztu Świętego. Odtąd nas Zbawca pielgrzymuje z nami przez całe życie. Sięgnijmy do aktów oddania się świętej siostry Faustyny. O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci. O najmiłosierniejsze serce Jezusa, otwarte w uczniom, ukryj mnie w ostatnią godzinę, o krwi i wodo, która wytrysnęłaś serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie. Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, składź gniew Boży w mojej śmierci godzinie. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, numer 813. Zwróćmy uwagę, że treścią tej modlitwy jest osoba Jezusa, wydanego za nas w bolesnej męce na śmierć. Święta Faustyna kieruje swoją nadzieję do Jezusa rozciągniętego na krzyżu, czyli przywołuje na pamięć ostatnie chwile Jego życia, pełne cierpienia, które On znosi dla człowieka. Można by sądzić, że święta Faustyna, zasypywana przez Pana obfitością łask, nie doświadczyła wewnętrznych zmagań z pokusą nieufności. Tak jednak nie było. Oto jej wyznanie. O Jezu, jaka ciemność mnie ogarnia i nicość przenika, ale Jezu mój, nie zostaw mnie samej, udziel mi łaski wierności. Chociaż nie mogę przeniknąć tajemnicy dopuszczenia, ale w mojej mocy jest powiedzieć: bądź wola Twoja. Numer dzienniczka 1237. Trzeba nam pamiętać, że Bóg każdemu daje łaskę, dzięki której nawet w największym cierpieniu możemy powiedzieć: bądź wola Twoja. W tej właśnie zbawczej woli Stwórcy jest nasza nadzieja. Na niej budujemy nie tylko doczesne życie, ale przede wszystkim
wieczną wspólnotę z Bogiem. Umrzeć w Chrystusie. Święty Jan Paweł II pyta, co znaczy umrzeć w Chrystusie. Przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, znaczy to odczytać bolesne i tajemnicze zjawisko śmierci w świetle nauki Syna Bożego, jako odejście do domu Ojca, w którym Jezus poprzez swoją śmierć przygotował nam miejsce. Znaczy to wierzyć, że mimo rozkładu ciała śmierć jest początkiem życia i obfitego plonu. Umrzeć w Chrystusie to znaczy zamknąć oczy na światło tego świata w pokoju, w przyjaźni, w komunii z Jezusem, albowiem nic, ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. List do Rzymian, 8 rozdział, 38 werset. Umrzeć w Chrystusie znaczy też przygotować się na ten decydujący moment, przyjmując święte znaki paschalnego przejścia. Umrzeć w Chrystusie znaczy wreszcie umrzeć tak jak Chrystus, z modlitwą na ustach, z przebaczeniem w sercu, z Najświętszą Panną u boku. Ona jako matka stała pod krzyżem Syna, jako matka stoi przy swoich umierających dzieciach. Ona, która przez ofiarę swego serca współdziałała w ich zrodzeniu do życia łaski, zapewnia im swoją troskliwą matczyną obecność, aby przez śmierć narodzili się do życia chwale. Serce Jezusa nadzieją w Tobie umierających. Jak to dobrze, że w godzinie śmierci, gdy nikt z ludzi nie będzie już w stanie nam pomóc, wyjdzie nam na spotkanie ten, dla którego jesteśmy tak cenni, iż oddał za nas swoje życie. Słowami prefacji dziękujmy Jezusowi za to, że w Nim zabłysła nam nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Módlmy się. Chryste, nadzieja zbawienia, życie i zmartwychwstanie, do Ciebie w śmierci godzinie wznosimy serca i oczy. Wziąłeś na siebie z miłości boleść i smutek człowieczy, a wszystkich z Tobą cierpiących w ojcowskie składasz ramiona, wisząc przybite do krzyża. Ręce rozwarłeś szeroko, wykonających w udręce do rany serca przygarnąć. Amen. Psalm 90. Boże, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca, daj radość. W zamian za dni Twego ucisku, niech sługą Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Amen. Jezu, niech Twoje serce będzie dla mnie siłą w walce, podporą słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach, uświęceniem intencji i działań. O serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje. Przemień mnie w siebie, pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź więc moim życiem, moją miłością. Bądź dla mnie wszystkim. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.